Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na wydanie informacji. Co roku na Placu Kościelnym spotykali się weterani i ci, którzy czcili pamięć o żołnierzach zapomnianych przez lata komunizmu. Co roku przy Pomniku Niepodległości wspólnie spotykała się garstka osób, oddając cześć pamięci żołnierzom wyklętym. Wałbrzych, 1946 rok. Grupa Małeckiego AK, 9 osób. 1946-48 Grupa Oczarskiego, 50 członków, także Wałbrzych. Organ walki z komunizmem Józefa Domagały, również Wałbrzych. 50 członków w okresie 52-54. Polskie Stronnictwo Narodowe, Wałbrzych, 20 osób w 1946 roku. 15 i 30 osobowe organizacje o nieustalonej proweniencji i oczywiście nieco mniejszej ilości członków. Młodzieżowe organizacje niepodległościowe na Dolnym Śląsku. Na całym Dolnym Śląsku IPN stwierdził istnienie w owym czasie 146 organizacji młodzieżowych. W tym czasie w Wałbrzychu było 9. Między innymi Polska Armia Krajowa licząca 20 członków, Narodowe Siły Zbrojne 12 członków i pomniejsze w liczbie członków 4, 5, 6. I to właściwie koniec tych danych. O tych Wałbrzyszanach warto by pamiętać, a może by się udało ich znaleźć. Może by się udało spotkać rodziny, może udałoby się spotkać, znaleźć kontakt. Ja mogę w tym okresie powiedzieć tylko tyle, że byłem na Pomorzu Zachodnim i również trafiłem do przybytków uboskich w roku 1952. Dziękuję za uwagę. To święto dedykowane jest żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Właśnie 1 marca składamy im hołd. Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wałbrzychu z roku na rok przyjmują coraz bardziej uroczystą postać. W tym roku do udziału w organizacji tych obchodów włączyło się kilkanaście różnych organizacji, m.in. Związek Zawodowy Solidarność, Instytut Jana Pawła II, Stowarzyszenie Ludzie Jana Pawła II, Klub Gazety Polskiej w Wałbrzychu, Partia Prawo i Sprawiedliwość, także radni miejscy, radni z poza Wałbrzycha oraz organizacje kombatanckie, na przykład Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Można powiedzieć, że w takim razie z roku na rok uroczystości są te coraz bardziej liczne i mamy nadzieję coraz bardziej, coraz lepiej dostrzegane przez mieszkańców. Do tej pory hołd składały nieliczne organizacje czy partie polityczne, a władze miasta nie brały udziału w uroczystościach. W tym roku jednak było już inaczej. Pod pomnikiem z kwiatami pojawił się również Roman Szołemej. To dzisiejsze święto, tak jak powiedział mój przedmówca, jest takim świętem, które powoli, ale jednak systematycznie znajduje swoje trwałe miejsce w ważnej historii naszego państwa i narodu. Chciałbym bardzo, aby te osoby, te grupy, to środowiska, organizacje nie tylko nie zostały zapomniane, ale tak jak Pan tu wspomniał, były przypominane, odnalezione i upamiętnione. Być może tutaj na tym obelisku. Chciałbym życzyć naszemu miastu, sobie, aby za rok tutaj było nas znacznie więcej, bo to święto, ten ważny moment buduje, powinien budować, nie powinien dzielić ten moment i myślę, że tak z każdym rokiem się dzieje. Chyląc czoła przed tymi, którzy poświęcili życie, zdrowie, wspominamy ich, cześć ich pamięci. Spotkajmy się za rok, oby było nas więcej i oby to święto było jeszcze bardziej uroczyste, tak jak staje się powoli w całym kraju. Nie zabrakło kombatantów oraz zwykłych Wałbrzyszan, dla których to święto jest ważne. Wspominano bohaterów i ich czyny. Oddano pamięć oraz szacunek. Należymy do tej grupy tych wyklętych ludzi, co nas komunizm po prostu niszczył. Niszczył, bo ja byłem niszczony. Ja już od stanu wojennego nie pracuję jako pracownik,
bo mnie po prostu usunięto. Byłem internowany, przestało to być. No i żyję tak, jak żyję, bo muszę żyć. O. Obchody rozpoczął apel poległych, po czym uroczyście złożono kwiaty i wiązanki pod pomnikiem niepodległości. Apel poległych i zamordowanych żołnierzy wyklętych. Wzywamy żołnierzy wyklętych, cywilnych i wojskowych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, Jana Stanisława Jankowskiego, generała Leopolda Okulickiego, Kazimierza Pużaka, generała Augusta Emila Hildorfa. Stańcie do apelu. Dobrzycha, pan Roman Szelew. Następnie Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Daj flagę w drugą stronę. Następnie odbyła się msza w kościele pod wezwaniem świętych aniołów stróżów w intencji żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Po mszy w marszu pod pomnik niepodległości udział wzięli kibice Górnika Wałbrzych, Polonii Świdnica, przedstawiciele MW oraz ONR, którzy również oddali hołd bohaterom i złożyli kwiaty. Czteroletnia kadencja wałbrzyskich radnych RWS-ów dobiegła końca 3 kwietnia bieżącego roku. Dlatego na ostatniej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha zdecydowano o terminie wyborów na kolejną kadencję. Wybory są ogłaszane na, już wspomniałem, 4-letnią kadencję. Wyboru dokonuje komisja, wyboru dokonuje mieszkańcy, wybory przeprowadza komisja wyborcza ustanowiona przez prezydenta miasta Wałbrzycha. W uchwale Państwo mają wskazany kalendarz prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych wyborów, w których pierwszą z czynności jest ustanowienie komisji przez Pana Prezydenta. Kończy się oczywiście na 7 kwietnia zaproponowany przez nas termin przeprowadzenia tych wyborów. Następnymi czynnościami komisji wyborczych jest zarejestrowanie kandydatów, przygotowanie i wydrukowanie kart do głosowania. W moim dniu wyborczym 7 kwietnia przeprowadzenie tych wyborów do rad wspólnot samorządowych. 4 kwietnia upływa kadencja rad wspólnot samorządowych. W związku z tym Rada Miejska uchwaliła na 7 kwietnia wybory do rad wspólnot samorządowych. Rady będą, Ryszard Nowak też chciałby wystąpić. Jest to 11 wspólnot i w dniu dzisiejszym głosowanie pokazało to, że radni miasta Wałbrzycha część władzy samorządowej przekazali na najniższy szczebel, z czego się cieszę, bo jednak te rady sprawdziły się w tej kadencji i będą pokazywać, że potrafią samorządnością coś zrobić dobrego dla lokalnej społeczności, z czego ja się bardzo cieszę.
i dziękuję radnym, że zagłosowali jednomyślnie i jednogłośnie za powołaniem nowych jednostek pomocniczych, jakie są Rady Wspólnoty Samorządowej w Wałbrzychu. Przypomnijmy, że tzw. RWS-y pełnią funkcję jednostek pomocniczych Urzędu Miasta, gdzie miejscy radni zobligowani są do pełnienia dyżurów, dzięki którym petenci nie muszą już dojeżdżać do biura rady mieszczącego się w ratuszu i ze swoimi problemami mogą udać się właśnie do dyżurujących w radach wspólnot radnych. Chodziły różne plotki, różne takie głosy, plotkom się nie wierzy, miały być pomniejszone, zlikwidowane. Nie wiem, z czego to wynikało, ktoś taką złą koniunkturę napędzał, ale patrząc po swojej wspólnocie, to pracujemy prężnie od godziny 9 do godziny 20. Inne wspólnoty też pracują. Są wspólnoty, które pracują więcej, może troszeczkę mniej, ale to wynika z harmonogramu pracy, bo część ludzi pracuje, część nie pracuje i to wszystko wynika, a wynik, który dzisiaj zobaczyłem na tablicy 21 za, to jest po prostu dowód na to, że radni chcą tą władzą się dzielić. Sam jestem radny, głosowałem za, żeby po prostu ten najniższy szczebel też docenić, bo w tych ludziach, które są wybierane do jednostek pomocniczych, też ciekawe pomysły drzemią. Ja jestem po prostu zadowolony i dziękuję. Mimo bardzo niskich dotacji wynoszących jedynie 3000 zł rocznie, co daje 270 zł miesięcznie, RWS-u dzięki wsparciu sponsorów w poszczególnych dzielnicach działają prężnie, będąc bardzo ważnym miejscem spotkań społeczności lokalnych. Tych środków na Radę Wspólnot jest bardzo mało, bo to jest 3000 rocznie, więc jak pan tak podzielimy, to jest około 270 zł miesięcznie, a potrzeb jest bardzo dużo. W tym momencie trzeba pozyskać sponsorów. Najczęściej takich też pozyskujemy, żeby można było z tymi mieszkańcami nie tylko na terenie naszej wspólnoty, ale poza terenem korzystać z dobrodziejstw kultury. Mało tego, też są dzieci, bo my nie mówimy tylko o osobach dorosłych, bo Rada Wspólnoty też trafia do dzieci szkolnej, do takiego społeczeństwa. To nie tylko my dorośli, ale też dzieci. To jest tak naprawdę całe lokalne społeczeństwo Piaskowej Góry, Szczawienka i wszystkich innych rad wspólnot samorządowych w Wałbrzychu. Są instytucje, które pobierają na pieniążki za jakieś wyjazdy i tak dalej, natomiast my, społecznicy, staramy się podać dzieciom i dorosłym i służyć nieodpłatnie. I to czynimy, ale przy współpracy darczyńców, sponsorów i to możemy funkcjonować bardzo dobrze, bo kwota 3000 zł na rok to nie jest powalająca kwota, ale dziękuję Urzędowi Miejskiemu, że mamy telefon, jest światło, mamy opłacony lokal i to są też jakieś koszty. Tutaj mamy szacunek do Urzędu Miejskiego, że pochyla się nad takimi sprawami. Ja w dniu dzisiejszym jestem dumny z tego, że kolejne 4 lata ktoś będzie mógł pracować społecznie, o ile będzie chciał. Myślę, że w tej Radzie się znajdę i poprowadzę jeszcze raz te 4 lata ku dobremu. Jak mówi jedna z radnych Renata Wierzbicka, RWS-y w dzielnicach są potrzebne i radni powinni mieć obowiązek do pełnienia w nich dyżurów. Przede wszystkim uważam, że te rady wspólnoty to powinny być dla radnych i radnego powinien być to obowiązek dyżurowania. W takiej Radzie Wspólnoty, jak założyliście Państwo, to radni już nie dyżurują w mieście, w ratuszu, jak to kiedyś było i miało to miejsce. Uważam, że radny powinien dyżurować w Radzie Wspólnoty, żeby mieszkaniec z danego okręgu, gdzie radny kandyduje, mógł się z nim spotkać. Czy to w dobrej wierze, czy w złej, czy z dobrymi informacjami, czy złymi, powinien tutaj dyżurować. I te Rady Wspólnot powinny być w każdej jednej dzielnicy. Czy mieszkańcy są zadowoleni? Trudno jest powiedzieć, jeden jest zadowolony, bo pomogliśmy mu, a drugi nie jest zadowolony, bo nie pomogliśmy. To tutaj mogą się tylko i wyłącznie opowiedzieć mieszkańcy. Myślę, że możemy dać w szkołach, jak dzieci wyjeżdżają. To przełożenie tak naprawdę jest różne. Trzeba po prostu wypośrodkować. Nie wszyscy są zadowoleni z wszystkiego, co się dzieje w Wałbrzychu. Radni już zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach, które odbędą się w każdej dzielnicy Wałbrzycha. Zachęcam tak naprawdę wszystkich mieszkańców do tego, żeby w tych wyborach, które teraz będą, do tych rad wspólnot samorządowych, postarali się uczestniczyć, bo tak naprawdę kogo wybierzemy do tych rad wspólnot, to tak będzie wyglądała ta rada wspólnot. Czy ona będzie prężna, czy ona nie będzie prężna, to wszystko zależy od tych osób, które tam się znajdują i jak naprawdę chcą działać dla lokalnej społeczności. W
Wojna w Jangblizji w tamtym świecie to pierwszy tom trylogii fantazy Agnieszki Steur, pisarki pochodzącej z Wałbrzycha. Autorka książki spotkała się z czytelnikami w galerii Biblioteki pod Atlantami. Spotkanie było zarówno okazją do rozmowy o nowej powieści, jak i doświadczeniach dziennikarki, felietonistki i blogerki, która na stałe mieszka w Holandii. Wojna w Jangblizji to powieść fantazy, w której autorka zawarła m.in. własne doświadczenia jako emigrantki. Dwa światy występujące w książce, ten nierealny oraz trochę lepiej nam znany, nie są jednak takie, jakie na początku mogłyby się wydawać. Bohaterowie w miarę rozwoju fabuły dowiadują się coraz więcej o swoim pochodzeniu, rodzinie oraz realiach, w których przyszło im żyć. Ja zawsze byłam zafascynowana i książkami fantazy, i bajkami, ze względu na możliwość wykorzystania symboli, na możliwość tego, że nie mówi się wszystkiego bezpośrednio, a właśnie za pomocą symboli można powiedzieć właściwie prawie wszystko, dając równocześnie możliwość czytelnikowi dość szeroki sposób interpretowania tego, co ja przekazuję. Agnieszka Steur-Tomiczek ukończyła zespół szkół ceramicznych w Szczawniezdroju. Autorka studiowała również na wałbrzyskiej uczelni. Jej dalsze losy związane są jednak z Holandią. Tam znalazła miłość swojego życia oraz założyła rodzinę. Od wielu lat prowadzi blog o tematyce emigracyjnej. Jej felietony ukazują się również w periodykach polonijnych w Anglii oraz Holandii. Wojna w Jangblizji to debiut autorki jako powieściopisarki i, jak sama mówi, spełnienie marzeń. To jest jedno z najwspanialszych uczuć, najwspanialszych doświadczeń, jakie można w życiu przeżyć. W chwilę, gdy te marzenia się spełniają, a na pewno jeśli, tak jak mówisz, żyje się w marazmie, w szarości, to te marzenia nadają naszemu życiu tego światła, tej jasności. Spotkanie autorskie w Wałbrzyskiej Bibliotece pod Atlantami było okazją do rozmowy na temat książki, mentalności Polaków na obczyźnie, różnicach kulturowych, inspiracjach oraz planach pisarki na przyszłość. Każdy mógł również liczyć na specjalną dedykację oraz autograf. Na spotkaniu była także obecna autorka ilustracji do powieści Ewa Kieńko-Gawlik, a goście mogli podziwiać wystawę prac artystki. Agnieszka zawarła dokładnie opisy swojej postaci, które wymyśliła, oraz opisy miejsc, także ja jakbym miała tutaj przygotowane wszystko i tylko stosując te opisy, dostosowując technikę do tych opisów, stworzyłam właśnie takie rysunki. Do tej pory powstało 13 ilustracji nawiązujących do pierwszego tomu cyklu, ale artystka wykona również grafiki do kolejnych części trylogii. Agnieszka Steur pracuje już nad drugim tomem powieści Wojna w Jangblizji, który powinien ukazać się na początku przyszłego roku. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.